W dzisiejszym tutorialu pokażę Wam, jak zrobić biszkopt waniliowy, idealnie nadający się do tortów pokrytych masą cukrową. 100 grams of wheat flour. This is my testy cooking show. Witam Was wszystkich serdecznie na moim kanale My Cups and Cakes. W moim dzisiejszym tutorialu pokażę Wam krok po kroku, jak zrobić waniliowy biszkopt, idealnie nadający się do tortów pokrytych masą cukrową. Biszkopt ten wykorzystuję do moich tortów naprawdę bardzo często, dlatego zdecydowałam się zrobić dla niego osobny tutorial. Ze składników, które Wam pokażę, można zrobić albo jeden biszkopt o średnicy 26 cm, który będzie dość niski, albo jeden biszkopt o średnicy 24 cm, który wtedy będzie troszeczkę wyższy, albo dwa biszkopty o średnicy 20 cm, które będą troszkę niższe, albo dwa biszkopty o średnicy 18 cm, które będą trochę wyższe. Do biszkoptu potrzebuję 4 jajka wielkości M, 200 g cukru, szczyptę soli, 1 łyżeczkę ekstraktu z wanilii, 200 ml wody i 200 ml oleju, 300 g mąki, 100 g skrobi ziemniaczanej i 15 g, to znaczy małe opakowanie proszku do pieczenia. Ubijam jajka z cukrem, szczyptą soli i ekstraktem z wanilii przez około 5 do 6 minut na sztywną pianę. Dolewam mokre składniki, to znaczy wodę i olej, i krótko mieszam. Mieszam ze sobą suche składniki, to znaczy mąkę, skrobię ziemniaczaną i proszek do pieczenia. Suche składniki dodaję do reszty ciasta i mieszam tak długo za pomocą trzepaczki, aż wszystkie składniki się połączą. Ciasto wkładam do nagrzanego piekarnika do 170 stopni i piekę przez około 25 do 35 minut. Czy ciasto jest gotowe? Sprawdzam wykałaczką. Po upieczeniu czekam około 15 minut, żeby pierścień do pieczenia wystygł. Wykrawam ciasto z pierścienia do pieczenia, odwracam, ściągam papier do pieczenia i pozostawiam do całkowitego wystygnięcia. Często po wystygnięciu zawijam ciasto w folię spożywczą i na noc wkładam do lodówki i wykorzystuję dopiero na następny dzień. Jeżeli podobał Wam się mój tutorial, polubcie, komentujcie i subskrybujcie. Dziękuję i do zobaczenia w przyszły piątek.